Ekonomia, kapitał, gospodarka. Bardzo to źle skończyło. Jesteśmy na antenie. No się dziękuję, no, ale to mogę powtórzyć. Się bardzo źle skończyło. No tak, bardzo. Ale to za chwilę do tego nawiążemy. Jan Krzysztof Bielecki to był były premier, były prezes PKO S.A., przewodniczący Rady Gospodarczej przy premierze. Jest także Aleksander z nami, Aleksander Lesz, prezes GNA i Roman Rewald z kancelarii Wajal. Proszę państwa, po pierwsze to tak, chciałbym przeprosić, że z rozpędu podałem, że Dow Jones zyskał wczoraj 0,35%. No wczoraj giełda amerykańska nie pracowała, to było w piątek, czyli zamknięcie ubiegłego tygodnia. A teraz przechodzimy już do zdziwień. Wczoraj dyskutowaliśmy na temat od jakiegoś czasu akcji prowadzonej przez Gazetę Wyborczą w sprawie zbyt wysokich opłat za karty, najróżniejsze karty plastikowe, jakimi się posługujemy, bo one są najwyższe w Europie. Gazeta od jakiegoś czasu o tym pisze i przypomina także, że Narodowy Bank Polski stara się tutaj wpłynąć jakoś na operatorów i banki, by te opłaty obniżyć. Mało tego, zaproponowaliśmy, i to był pomysł Andrzeja Rędarskiego, taką akcję internetową, żeby się internauci skrzyknęli, kiedy taka potrzeba zaistnieje, proszę państwa, żeby w którąś sobotę, na przykład to ja zaproponowałem, żeby w którąś sobotę nie płacić kartami w Polsce, nie płacić kartami plastikowymi w ogóle, nie używać kart plastikowych, płacić tylko gotówką, jeśli nie uda nam się w inny sposób zmusić operatorów i banki, żeby obniżyły opłaty za karty, które są najwyższe w Europie. No i jest odzew już na internecie, w internecie, na Facebooku Weekend bez kart płatniczych. Dostałem taką informację i link stosowny od pana już mówię, jak się pan nazywa, to może za chwilę, bo wrócę jeszcze do jego, bo ja wszedłem już na ten link od pana Kamińskiego bodajże. Za chwileczkę wrócę na ten link, ale proszę państwa, chciałbym tutaj, dostałem także pismo od Karola Świtały, który reprezentuje Polkart, i następującej treści. Chcielibyśmy się odnieść do dwóch stwierdzeń postawionych we wczorajszym programie przez prezesa Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC, pana Huberta Janiszewskiego. First Data Polska, właściciel marki Polkart, nie jest monopolistą, lecz najdłużej działającą od 1991 roku i wiodącą firmą w branży. Pozycję lidera zawdzięcza innowacyjnym usługom, atrakcyjnym ofertom i rekomendacjom zadowolonych klientów. Ci jednak nieustannie nas weryfikują, świadomie istnienia dobrze zorganizowanej konkurencji. Prowizje pobierane przez sklepy, tak zwane MSC, zawierają opłatę interchange, różnorodne opłaty ustalane przez organizacje kart płatniczych oraz marże agenta rozliczeniowego. Wysokość tych prowizji pobieranych przez sklepy od wielu lat spada, gdyż podlega rynkowym regulacjom, na których działają konkurujący agenci rozliczeniowi. Niestety elementy opłat MSC są zależne od banków i organizacji kartowych do tej pory nie podlegały podobnym regulacjom. First Data Polska poza marżą agenta rozliczeniowego nie ma wpływu na wysokość opłat, które składają się na MSC. O ich wysokości, to jest kluczowe, decydują banki oraz organizacje płatnicze Visa i Mastercard. I właściwie to mogę powiedzieć, że do tego, proszę państwa, nasze komentarze się odnosiły. Być może Hubert Janiszewski tutaj zrobił skrót myślowy. Skrót myślowy zrobił. Aktywnie współuczestniczymy w konsultacjach regulatorów z głównymi graczami i popieramy kompromisowe stanowisko Narodowego Banku Polskiego, który proponuje w uzgodnionym okresie wyrównać stawki interchange w Polsce ze średnimi dla Unii Europejskiej. W konsekwencji rynek zareaguje obniżeniem opłat. Podobny kierunek zmian został wytyczony w programie rozwoju obrotu bezgotówkowego opracowanego przez Ministerstwo Finansów. Jesteśmy za, proszę państwa, i ja myślę, że jeśli te opłaty nie zostaną rzeczywiście obniżone do przynajmniej średnich europejskich, to wówczas ta akcja internetowa, o której wspomniałem, będzie miała głębszy sens i my będziemy ją promować. Skrzykniemy się i nie będziemy, prawda? Płacić kartami, panie prezesie, tak? Przyłączy się pan? Przyłączę, bardzo dziękuję. Pan premier się przyłączy? Proszę bardzo. Przyłączy się. Pan mecenas się przyłączy? Przyłączę, aczkolwiek uważam, że to właściwie organy państwa, które są do tego upoważnione, powinny się tym zająć znacznie bardziej agresywnie, a akcja społeczna nie powinna być potrzebna, ale skoro jest potrzebna, to oczywiście trzeba się przyłączyć. EKG. Zdziwienia? Proszę państwa, zdziwienia. Otóż
Został ogłoszony przetarg na dowody osobiste elektroniczne. Bardzo dobry pomysł, o którym mówi się chyba od 15 lat w Polsce. Mianowicie, żeby każdy obywatel w Polsce miał dowód osobisty z chipem elektronicznym, który by służył do jako podpis elektroniczny, jako informacje, jeżeli chodzi o ubezpieczenia i tak dalej. Wiele informacji na tym dowodzie elektronicznym można zapisać. No i co się, proszę Państwa, dzieje? Otóż Unia Europejska, projekt jest warty 400 milionów złotych. Unia Europejska dała na to mniej więcej 315. I tak. Wykonano nowy system informatyczny PESEL-2 w ramach tego projektu. Zakupiono czytniki do administracji państwowej. Przeszkolono wszystkich pracowników. I co się dalej dzieje? No otóż... Dowodów nie ma. Dalej nie, ale gorzej. Dalej ministerstwa, bo to jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Cyfryzacji, jakoś, i to mnie dziwi, jakoś nie może się dogadać co do przetargu, rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie już samego systemu i dowodów osobistych. Przetarg miał być rozstrzygnięty w 2011. Teraz mówi się, że w 2012, może w kwietniu. Problem na czym polega? Jeżeli one nie zaczną działać w 2013 roku, to stracimy pomoc unijną dla tego projektu. Nie dość tego, to co żeśmy dzisiaj wydali, będziemy musieli pokryć zwrócić. Z budżetu. Tak? No, z budżetu za te czytniki i tak dalej, i tak dalej. Co mnie dziwi? Dziwi mnie to, że to nie jest jakaś nowość straszna na świecie. Takie mam wrażenie, że parę instytucji wyważa otwarte drzwi. Dlaczego? Dlatego, że na świecie od dawna takie dowody elektroniczne istnieją. W takiej małej Gruzji, chcę pokazać, dowód elektroniczny. A to o panach dowody. A nie, to pana córki. Proszę jest... państwa, bo ten pan Aleksander Lesz, to jest tatuś Natalii Aleksandry Lesz, bardziej znanej od samego tatusia. Otóż, i dlatego pan tutaj przyszedł z tym dowodem. Nie, ale ona jest obywatelką Gruzji? Tak. Honorową obywatelką, czy w ogóle obywatelką? Dostała obywatelstwo gruzińskie. A tam krew gruzińskie. Jakaś gruzińska płynie w pańskiej córce? Proszę ale, pana? Ale zwróćcie państwo pan uwagę. Pan premier jest zszokowany wręcz. Tak, mogę pokazać. Nie, no, ładny ten dowód jest. Jest chip elektroniczny. No tak, do tak. tego dostała jeszcze PIN. I to jest dokument, który służy też jako podpis elektroniczny, co ułatwia bardzo życie tak. wszystkim, prawda? Tylko przeciwnicy, czy też kontestatorzy powiedzą tak, no ale Gruzja, taki malutki kraj, proszę Państwa, łatwo ja walczę to tutaj, no więc właśnie, ja tu walczę, no nie walczę, propaguję, staram się zachęcić Ministerstwo Zdrowia do tego, żeby zrobić gruntowną reformę i wprowadzić centralny rejestr usług medycznych przy pomocy właśnie takiej kart, prawda, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Dokładnie. Ile tych usług jest potrzeba, ile ich się udziela i tak dalej, i tak dalej. Żeby była pełna, że tak powiem, pełna kontrola. I tu słyszę takie argumenty, że bo Polska jest taka duża, bo to jest takie trudne. Pan jest człowiekiem od informatyki. No proszę powiedzieć, jakie to ma znaczenie? Ma jakieś znaczenie, czy nie ma? Nie ma żadnego Kompletnie znaczenia. Kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Także prawdopodobnie w świecie informatycznym mówi się, że ten przetarg nie będzie rozstrzygnięty. Dlaczego? No i to jest moje zdziwienie, tak? Nie wiem. Albo pan minister Cichocki weryfikuje, tak jak jego służby mówią, weryfikujemy proces. No minister Cichocki krótko jest tutaj, to też jest inna kwestia. Poprzedni minister powinien zweryfikować ten to. Proces, prawda? Więc, no ale w każdym razie, jak będzie długo weryfikował, to nie wyrobimy się. No to znaczy, my jako branża się nie wyrobimy. Cichockiego za jakiś czas, jak to wygląda. Ale co jest zabawne, termin składania ofert mija dopiero 17 kwietnia, a branża informatyczna, wiele firm już złożyło i pogania ministerstwo, mówi, niepotrzebny nam jest taki długi okres do 17 kwietnia. Skróćcie ten... My jesteśmy już przygotowani, żeby to zrobić. No, ministerstwo mówi, nie, 17 kwietnia będziemy czekać tutaj na wyniki.
EKG. Jan Krzysztof Bielecki. A wie pan, zdziwiło mnie wczoraj chyba w nocy, przeczytałem artykuł, że 40% menedżerów w Stanach po awansie lub po mianowaniu na jakieś inne stanowisko menedżerskie niestety przez pierwsze 18 miesięcy nie potrafi sprostać zadaniu. No, nie chcę tu uprawiać propagandy, bo jak się często w tej chwili krytykuje młodych ministrów, bo widać ewidentnie taką nowe pokolenie wśród polskich polityków, które weszło do rządu, no to proszę bardzo, w Stanach 40% osób ma problem, nawet są porady, co powinno się zrobić, żeby tych problemów uniknąć. Pana Santorskiego. No tak, panie premierze, nie chciałbym być złośliwy, ale kiedy ja zaczynałem pracę swoją dziennikarską, jak tam ktoś mówił z starym redaktorem, że on chciałby się trochę pouczyć, to wtedy mówili, że na naukę to był czas na uniwersytetach. No to prawda, ale to my nie mówimy pouczyć się, tylko mówimy o tym, że można popełnić błąd. Ja słyszę czasem, że dajcie czas, bo ten minister się musi nauczyć, bądź on przed objęciem stanowiska powinien się paru rzeczy nauczyć, dopiero objąć stanowisko. Nie, ja tu abstrahuję od jakiegokolwiek ministra, bo też jestem przeciwko nagonkom takim, jak na przykład na panią minister Muchę, czy innym i tak dalej. Chyba bo co innego, tam po prostu mężczyźni się poczuli dotknięci, że kobieta może zajmować się sportem, który chyba jest zastrzeżony. Kompleksy jakieś wyłażone. Ukryty. No nie wiem, w każdym razie powtarzanie co w drugim zdaniu, że to jest ładna kobieta, ale no to jest po prostu... Kompleksiarstwo, normalne. Trochę... Niestosowne. Kompletnie niestosowne. No. U nas przechodzi. Genua. Tak jest. Ja mam coś z podwórka prawniczego tym razem, bo okazuje się, że jedną z piękniejszych kart zawodu prawnika to jest praca pro bono, czyli praca na rzecz osób, które nie są w stanie pozwolić sobie na zapłacenie usług prawnych. I to było od wieków stosowane przez prawników i to jest taka nasza bardzo... Jak ktoś powiedział, za pracę pro bono prawnik nie dostaje pieniędzy nie dlatego, że ona jest zbyt wartościowa, tylko dlatego, że jest bezcenna. No i teraz fiskus się uparł i to nie jest kwestia prawa, tylko stosowania prawa, że trzeba tą pracę pro bono opodatkować VAT-em. Więc, VAT-em dla prawnika, dla tego, który przyjmuje usługę. Tak, jeżeli jest to korzyści, więc, to tak jak z darowaniem pieczywa, które... Dokładnie, tak jest. Fiskus jest za bardzo fiskalny. Więc, to jest kwestia interpretacji prawa, bo jeżeli się okazuje, że ta praca pro bono jest zrobiona nie dla ludzi, dla kogoś biednego, tylko żeby swoją firmę wywindować na wyższy poziom, to można. To nie jest wadowane. Natomiast jak się daje komuś biednemu obsługę prawną, bo nie jest w stanie, no to jest opodatkowane VAT-em. My wczoraj na ten temat w Radiu Tok FM w audycji EKG dyskutowaliśmy, bo wiemy, dziwny konflikt był między minister sprawiedliwości protestował przeciwko ministrowi finansów przy pomocy prawników. Oczywiście, bo taką akcję zorganizowano. Gazeta Wyborcza wczorajsza pisała na ten temat i dzisiaj także pisze na 6 stronie. VAT od porad prawnych będzie czy nie. Ministerstwo Finansów uważa, że prawnicy udzielający bezpłatnych porad prawnych nie muszą od ich wartości płacić VAT. Zapewnił wczoraj, inaugurując tydzień praw ofiar przestępstw, wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski. Jednak pytane przez nas Ministerstwo Finansów tej deklaracji wczoraj nie potwierdziło. Wczoraj napisaliśmy, że prawnicy udzielający bezpłatnych porad także w ramach organizowanego przez Ministerstwo Tygodnia Praw Ofiar Przestępstw łamią prawo, nie płacąc od nich podatku VAT. Według prawa podatkowego od wartości każdej porady prawnicy powinni odprowadzić 23% VAT, zaś obdarowani poradą podatek od uzyskanej korzyści. No nie, na samą prawą. Jest artykuł 8 ust. 2 ustawy VAT, który mówi, że nieodpłatne świadczenie usług traktuje się jak odpłatne, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. No, czyli pytanie, czy pro bono jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, czy nie. No, dla prawnika jest oczywiście, w związku z czym powinno być pozbawione VAT-u, a to jest interpretacja urzędników skarbowych i ona najbardziej nam dokucza. Dziękuję bardzo. To wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję moim gościom, którymi byli dzisiaj Jan Krzysztof Bielecki, Aleksander Lesz, Roman Rewald. Ja się nazywam Tadeusz Moszcz.